spotkanie doradców zawodowych, pedagogów w związku z 7 Ogólnopolskim Tygodniem Kariery Zawodowej. Wiemy, że niezmiernie ważnym zadaniem dzisiaj jest dla młodych ludzi informacja na temat tego, jak zdobywać wiedzę na temat rynku zawodowego, jak wybierać szkołę zawodową, aby w przyszłości móc mieć dobrą pracę i dobrze zarabiać. Wiemy to szczególnie w szkołach zawodowych, ponieważ zdarzają się takie przypadki dosyć często, że młodzi ludzie zmieniają kierunek kształcenia, zmieniają zawód. Wybrali zawód kucharz na przykład, a po miesiącu czasu stwierdzają, że to nie jest to i idą kształcić się w kierunku mechanika pojazdów samochodowych. W związku z tym dzisiaj konferencja dla doradców zawodowych i dla pedagogów, aby im przybliżyć, co robić, jak działać, w jaki sposób informować młodych ludzi, żeby te zawody były trafne, żeby wybory były właściwe. Hasłem tegorocznego Polskiego Tygodnia Kariery jest poznać swego doradcę i w związku z tym na dzisiejszą konferencję zaprosiliśmy doradców zawodowych oraz pedagogów, którzy pełnią tę funkcję z całego naszego powiatu, czyli szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, ośrodków. Oczywiście przyszli licznie i w związku z tym mamy też gości wyjątkowych. Jest to przedstawiciel Fundacji La Strada oraz przedstawiciel ambasady Niderlandów. Mówimy dzisiaj o zagrożeniach, jakie czekają na młodych ludzi, którzy wyjeżdżają po poszukiwaniu pracy, lepszego życia, startu właśnie w Królestwie Niderlandzkim. Jest to wyjątkowy czas i uważam, że dzięki takim spotkaniom doradcy lepiej poznają ten problem, a to przysporzy uniknięcia jakichkolwiek problemów, czy zmniejszenia tych problemów młodzieży, która wyjeżdża, ale też dorosłych. Tutaj organizujemy szkolenie dla doradców zawodowych z województwa i główny nacisk będzie położony na opowiedzenie, czym charakteryzuje się rynek holenderski, jakich rzeczy należy unikać, to znaczy jak najlepiej odnaleźć się na tym rynku. Bardzo dużo będziemy mówili tutaj o agencjach pośrednictwa pracy, o agencjach pracy tymczasowej, o tym, jakie oferty one oferują pracownikom, ale również przede wszystkim to, w jaki sposób ustrzec się przed pośrednikami różnego rodzaju, w tym agencjami, które w sposób nieuczciwy organizują pracę, taką pracę, w których pracownicy, migranci są wykorzystywani. W tym mowa również oczywiście i przede wszystkim o obywatelach Polski. Bardzo dużo mówimy tutaj o tym, w jaki sposób się przygotować do wyjazdu, ponieważ ambasada uważa i rząd holenderski uważa, że prewencja jest w tym zakresie najważniejsza. To, w jaki sposób zorganizujemy swój wyjazd, wydaje się, że jest, może nie będzie stanowiło stuprocentowego sukcesu, ale w znacznej mierze zwiększy nam szanse na znalezienie takiej pracy, z której będziemy zadowoleni i uznamy wtedy, że migracja zarobkowa nam się opłacała. Dużo współpracujemy przy tym projekcie, między innymi z Fundacją La Strada. Dzisiaj pani Anna Garnier będzie bardzo dużo również mówiła o handlu ludźmi, ale również o blaskach i cieniach migracji zarobkowej. Także serdecznie zapraszamy. Jak wygląda rynek holenderski? To jest rynek atrakcyjny pod względem pracy? Jest bardzo dużo pracy na rynku holenderskim. Dzisiaj tematyka naszego spotkania jest bardzo taka specyficzna, ponieważ my nie skupiamy się na pracownikach wysoko wykwalifikowanych, nie skupiamy się na tych osobach, które studiują, tylko raczej swoją uwagę skupiamy na tej grupie społecznej, która jest najbardziej zagrożona. Myślę tutaj o osobach, które pochodzą z małych miejscowości,
a więc siłą rzeczy są gotowe podjąć każdego rodzaju pracę, ale też osoby, które nie znają języka i w tym momencie są najbardziej podatne na wykorzystanie pracownicze. W związku z tym takie osoby podejmują prace najczęściej fizyczne, proste, ale też sezonowe i przez tą sezonowość znajdują się bardzo często w trudnej sytuacji życiowej. Dlaczego zorganizowaliście takie spotkanie? Dlaczego? Dlatego, że jest właśnie Ogólnopolski Tydzień Kariery. Ogólnopolski Tydzień Kariery pod hasłem Poznaj swojego doradcę zawodowego. I właśnie tutaj udało nam się zaprosić i zgromadzić doradców zawodowych praktycznie z rejonu byłego województwa wałbrzyskiego, bo obejmuje 5 powiatów. Ludzie chętnie wyjeżdżają do Holandii? Do Holandii i do innych krajów również. Akurat dzisiaj mamy spotkanie z Fundacją La Strada, która generalnie bardzo mocno zajmuje się i opieką, i pomaganiem ludziom, którzy znaleźli się w niekorzystnych warunkach właśnie wyjeżdżając do krajów, między innymi do Holandii. Do Holandii również dlatego, że mamy panią, która jest przedstawicielem, gościmy panią, która jest przedstawicielem ambasady holenderskiej w Polsce i która bardzo aktywnie przybliża nam rynek holenderski. Emigranci są często wykorzystywani? Na pewno tak. Na pewno często i na pewno tak. I ciągle to się zdarza i nie tylko w Holandii, ale generalnie we wszystkich krajach, do których wyjeżdżają Polacy. Wy na co dzień uświadamiacie ludzi o możliwych zagrożeniach? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie zawsze jesteśmy wysłuchiwani do końca i nie zawsze jest to brane pod uwagę. Niemniej jednak bardzo często w czasie naszych rozmów z potencjalnymi osobami, które chcą wyjeżdżać, zawsze rozmawiamy na ten temat, zwracając uwagę przede wszystkim na szczegóły, na które właśnie wyjeżdżający powinni zwrócić. Ludzie nie chcą pracować w Polsce, wszyscy chcą w większości wyjeżdżać. Nie, no trudno tak w ogóle jednoznacznie powiedzieć, że wszyscy chcą wyjechać. Są osoby, które chcą wyjechać, widzą dla siebie szanse ekonomiczne, szanse wyższych zarobków, a są ludzie, którzy poszukują intensywnie pracy w Polsce. Tylko tutaj jest ten problem, że generalnie no mimo wszystko w tej chwili ludzie szukają pracy we własnych zawodach. To gdzie chcą się realizować, czego się wyuczyli, do czego mają preferencje i predyspozycje.